Od miesięcy rządzący zapowiadali, że powstanie druga obwodnica Słupska i jednocześnie obwodnica Kobylnicy. Miała ona prowadzić do drogi krajowej 21 między Słupskiem a Ustką. W tej sprawie odbyły się nawet konsultacje społeczne. Teraz rządzący zdanie zmienili i postanowili, że sfinansują dokończenie Słupskiego Ringu i budowę obwodnicy Kobylnicy. Takie deklaracje podczas spotkania z samorządowcami z regionu złożył rzecznik rządu i słupski poseł PiS Piotr Miller. Taka decyzja już na poziomie politycznym, mogę to dzisiaj zakomunikować, została podjęta. Krótko mówiąc, zamiast aktualnej koncepcji budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy będzie realizowana inwestycja związana z ringiem miejskim Słupska, dokończeniem ringu miejskiego oraz budową obwodnicy Kobylnicy. Według rządowych zapowiedzi najpierw ma zostać dokończony ring, na co miasto już w przyszłym roku ma dostać 60 milionów złotych. Budowa będzie trwała do roku 2023 i w sumie kosztować będzie 125 milionów złotych. Rząd ma dofinansować inwestycję w 80%. Pozostałe 20% pochodzić będzie z budżetu miasta. Pierwsza część ostatniego fragmentu ringu połączy ulicę Poznańską i Bohaterów Westerplatte. W dalszej części inwestycji ma powstać obwodnica Kobylnicy, która z ringiem połączy się na wysokości ulicy Poznańskiej. Ten etap ma się zakończyć w 2025 roku. Równolegle powstawać ma odcinek północny Słupskiego Ringu od ulicy Kaszubskiej do ronda na ulicy Portowej, a na koniec droga połączy ulicę Kaszubską i Gdańską oraz Gdańską i Bohaterów Westerplatte. Koszt całej słupsko-kobylnickiej inwestycji ma wynieść od 250 do 300 milionów złotych. Prezydent Słupska Krystyna Danielecka-Wojewódzka przypomniała, że miasto jest już od 5 lat gotowe do tego, by dokończyć budowę ringu. Ta inwestycja jest niezbędna, by rozwiązać problemy komunikacyjne osiedli Hubalczyków i Westerplatte, ale także pomoże przedsiębiorcom działającym w strefie ekonomicznej. Natomiast przez te 5 lat poszukaliśmy różnych możliwości finansowych. Ich nie znajdowaliśmy, a inwestycja rzędu 125 milionów złotych jest poza zasięgiem naszych możliwości finansowych, z naszych dochodów bieżących, czy nawet z wkładu środkami zewnętrznymi. Kolumbarium na nowym cmentarzu to pierwsza część dużej inwestycji. Gotowa jest pierwsza ściana, w której przygotowano 500 nisz. Docelowo mają powstać jeszcze 3 podobne ściany. Teraz trwa odbiór techniczny ukończonej części kolumbarium. Miejsca na urny będzie można tam kupić jeszcze w tym miesiącu. Te kolumbaria będą sprzedawane w chwili obecnej na potrzeby już bezpośrednio pochówku, jeżeli taka zdarzy konieczność. Od przyszłego roku będziemy sprzedawali już tak w formie, jak to mówią, przysłowiowo na zapas, bo taka też możliwość istnieje. W ramach inwestycji powstały nie tylko ściany z niszami, wybudowano również alejki, zamontowano oświetlenie, pojawiły się też nowe nasadzenia i mała architektura. Całkowity koszt tej części inwestycji to 1 200 000 złotych. Zarząd Infrastruktury Miejskiej planuje wybudować kolejne kolumbarium, ale na starym cmentarzu. W przyszłym roku ma być gotowa dokumentacja projektowa. Kiedy rozpocznie się sama inwestycja, jeszcze nie wiadomo, bo najpierw ZIM chce rozbudować spopielarnię i kupić nowy piec do spalania ciał. A dopiero w kolejnych latach planowana jest rozbudowa kolumbarium na nowym cmentarzu. Prace ziemne rozpoczęły się kilka dni temu. Z boiska nie będą czasowo korzystać uczniowie Rolniczaka, natomiast w pobliżu placu budowy uważać muszą również kierowcy, bowiem na odcinku kilkudziesięciu metrów wyłączona z użytkowania jest jedna nitka ulicy Szczecińskiej. Pod boiskiem znajdzie się podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający o łącznej pojemności niemal 15 tysięcy metrów sześciennych. Następnie powstanie nowa płyta boiska wraz z systemem nawadniania murawy z wykorzystaniem retencjonowanej wody opadowej. Natomiast wokół boiska wybudowana zostanie bieżnia. Całość ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Koszt prac to ponad 19 milionów złotych. Prace na terenie Rolniczaka to tylko część projektu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie jeden parking. Powstaną też 2 zbiorniki retencyjne i niemal 30 ogrodów deszczowych. Cała inwestycja zakończy się w 2023 roku i kosztować będzie ponad 30 milionów złotych. Prawie 19,5 miliona złotych to dotacja zewnętrzna. Jacek Graczyk zmarł nagle podczas sprawowania funkcji burmistrza. Była to jego trzecia kadencja. Ostatnie wybory wygrał z dużym poparciem mieszkańców.
W samorządzie pracował również jako radny powiatu słupskiego. Podczas jego pierwszej kadencji rozpoczęto rewitalizację starej części Ustki, która konsekwentnie prowadzona jest do dzisiaj. Dzięki temu Ustka na stałe wpisała się już w turystyczną i historyczną mapę Pomorza i Polski. W swojej karierze zawodowej pracował także w biznesie. Był m.in. szefem Usteckiej Stoczni. Prywatnie mąż, ojciec dwojga dzieci i dziadek, Jacek Graczyk, był wielkim miłośnikiem sportu, który sam aktywnie uprawiał. Od lat zawstydzał wszystkich swoimi wynikami w jeździe na rowerze. Jako burmistrz zabiegał o rozbudowę bazy sportowej w mieście. Mocno wspierał również działania seniorów i osoby promujące Ustkę na zewnątrz. To z jego inicjatywy powstała nagroda honorowego ambasadora Ustki, która od wielu lat jest wręczana osobom i instytucjom, które promują Ustkę na zewnątrz. Z inicjatywy burmistrza Graczyka powstał w Ustce węzeł transportowy, który nosi jego imię. Przekazanie pojazdów odbyło się w weekend w Gdańsku. 6 dużych autobusów to pierwsza część zakupów powiatu słupskiego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 12-metrowymi Iveco podróżować będzie mogło jednocześnie 80 pasażerów. Autobusy wyposażone są w zewnętrzną i wewnętrzną informację pasażerską, monitoring, Wi-Fi i klimatyzację. Są również niskopodłogowe, dzięki czemu łatwiej wejdą do nich osoby niepełnosprawne. Obecny na przekazaniu pojazdów rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że władze centralne będą dofinansowywały zakup autobusów przez samorządy, szczególnie te pozamiejskie. Takim dużym wyzwaniem, które jest przed nami, to jest wymiana taboru autobusowego nie tylko w miastach, ale właśnie wymiana taboru autobusowego do tych połączeń regionalnych, do tych połączeń, które łączą mniejsze miasta, małe miejscowości, wsie, te, które były zaniedbane często przez transformację lat 90. i później również przez lata następne, ze względu na to, że ta liczba połączeń się ograniczała. A że problem jest, wskazywał starosta słupski Paweł Lisowski. Tabor słupskiego PKS-u, a powiat jest współwłaścicielem tej spółki, jest już leciwy, w dużej mierze wyeksploatowany i przestarzały. W tej chwili średnia wieku autobusów, które jeżdżą po naszym regionie, to jest, szanowni państwo, 20 lat. Więc tak jak widzimy ten transport, czy autobusy, które obsługują transport miejski, że one są niskopodłogowe, one mają klimatyzację, to ten transport jednak pozamiejski, ten tabor autobusowy jest w fatalnym stanie, dlatego bardzo nas cieszy ten właśnie zakup. Powiat kupi jeszcze 4 mniejsze autobusy na maksymalnie 40 osób. One również będą niskopodłogowe i wyposażone w rozmaite udogodnienia dla pasażerów. Ta inwestycja sfinalizowana ma być w połowie przyszłego roku. W sumie za 10 nowych pojazdów powiat zapłaci 8 400 000 zł. 7 milionów z tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wszystkie nowe autobusy będą kursowały na liniach regionalnych i podmiejskich. Codziennie na drogi powiatu wyjeżdża około 50 autobusów słupskiego PKS-u. Zakup nowych to więc wymiana 1/5 taboru. Latem samorządy różnych szczebli wysyłały do rządu propozycje inwestycji, które planują zrealizować za pieniądze z Polskiego Ładu. Inwestycje mają być dofinansowane nawet w 95%. Podczas poniedziałkowego spotkania z samorządowcami rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że z Polskiego Ładu do regionu słupskiego ma trafić ponad 156 milionów złotych. Rządowy Fundusz Polski Ład właśnie po to powstał, po to, aby wyrównywać te szanse, ale z drugiej strony, żeby dać impuls gospodarczy, impuls inwestycyjny dla różnego rodzaju samorządów w kraju, ale z drugiej strony, żeby wyrównywać szanse. Bo szanowni państwo, to co jest istotne i to co jest ideą funkcjonowania Polskiego Ładu, to jest zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój jest wtedy, kiedy wyrównujemy szanse tych samorządów, które wcześniej nie miały takich możliwości inwestycyjnych, często przez 15, 20 czy 30 lat. Najwięcej pieniędzy, bo 36,5 miliona złotych ma dostać Słupsk na budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego, a także na przebudowę ulic Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kilińskiego i Kaszubskiej oraz na zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku wraz z nadaniem mu nowych funkcji. Kolejne prawie 15 300 000 zł ma otrzymać Słupskie Muzeum Pomorza Środkowego na adaptację tzw. czerwonego spichlerza na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne. Panie ministrze, myślę, że wyrażę przekonanie wszystkich z nas, że pan jest tym, który ma świadomość, jest jego ojcowizną, a jest to Słupsk, ja tę ojcowiznę zabiega, a naszą rolą jest to, żeby dobrze i mądrze wykorzystać środki, które rzeczywiście otrzymujemy.
ja i wszyscy samorządowcy mamy wielką radość na pewno, ponieważ pieniądze może szczęścia nie dają, ale są bardzo potrzebne, żebyśmy mogli nasze zadania samorządowe rzeczywiście realizować. Inne samorządy naszego regionu otrzymać mają od kilku do kilkunastu milionów złotych, głównie na inwestycje drogowe, wodociągowe czy na remonty budynków, również oświatowych. Samorządy mają teraz pół roku na ogłoszenie przetargów na zaproponowane inwestycje. Gdy te się rozpoczną, wówczas z rządu mają popłynąć pieniądze. Jak informuje Słupski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Justitia, zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych sędzi Agnieszki Niklas-Bibik na okres 30 dni wydane zostało w związku z orzeczeniem, w którym sędzia zastosowała orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z lipca 2021 roku, pomijając jednocześnie decyzję Trybunału Julii Przyłębskiej z 7 października tego roku, stwierdzającą niekonstytucyjność traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Orzeczenia te dotyczą wadliwości umocowania sądu w sytuacji, gdy w skład orzekający w danej sprawie wchodzi sędzia, którego procedura nominacyjna prowadzona była z udziałem neo-KRS. Jak informują media, represje na sędzię Niklas-Bibik spadły za dwa orzeczenia i za dwa pytania prejudycjalne, które wydała w ubiegłym miesiącu. Sędzia dostała m.in. do rozpoznania odwołanie od wyroku Sądu Rejonowego w Chojnicach, dotyczącego skazania na 2,5 roku więzienia za rozbój. Oskarżony w tej sprawie dobrowolnie poddał się karze, ale odwołał się od tego prokurator. Sędzia Niklas-Bibik uchyliła ten wyrok, bo w składzie go wydającym zasiadał neosędzia, czyli sędzia nominowany przez nową, upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Sędzia skierowała tę sprawę na posiedzenie ze względu na bezwzględną przyczynę odwoławczą i uchyliła ten wyrok jako wydany przez wadliwie obsadzony sąd. Odsunięcie od orzekania pani sędzi jest niezgodne z prawem. Podobnie jak niezgodne z prawem i zwyczajnie po ludzku haniebne jest odsuwanie od orzekania sędziego, który w swoich orzeczeniach stosuje zarówno orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypominam państwu o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jest jedyną instytucją, która ma prawo w sposób wiążący dokonywać interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a w związku z czym orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mają bezpośrednie zastosowanie w naszej pracy. Decyzję o odsunięciu sędzi od orzekania podjął prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzej Michałowicz. Na to stanowisko został powołany w 2017 roku już przez nową KRS. Prywatnie jest mężem Joanny Kołodziej-Michałowicz, członkini nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Problem dramatu tutaj w Słupsku polega na tym, że pan sędzia Michałowicz nie musiał tego robić. Jeżeli to zrobił, to zrobił to ze strachu, tak, z poddaństwa. A żaden sędzia nie powinien dać się jak gdyby skundlić przed żadną, nawet najbardziej bezprawną władzę. W proteście przeciwko zawieszeniu sędzi Niklas-Bibik w obowiązkach służbowych członkowie słupskiej Justiti zapowiadają codzienne protesty przed sądem rejonowym. Teren między ulicami Mickiewicza, Wileńską, Żeromskiego i placem Broniewskiego w Słupsku kilka tygodni temu kolejny raz zmienił właściciela. Kupiła go firma deweloperska z Gdańska, która jeszcze w tym roku rozpocznie inwestycję. Staną tam kamienice, w których w sumie będzie 150 mieszkań. Kamienice będą nawiązywały do okolicznych takich secesyjnych budynków przy ulicy Żeromskiego. Cały kwartał, zgodnie oczywiście z wytycznymi miejscowego planu, będzie zabudowany takimi kamienicami. Myślę, że to będzie jedno z piękniejszych miejsc w centrum Słupska, nawiązujące do okolicy. Nowego właściciela ma także zaniedbany od lat teren u zbiegu ulic Paderewskiego i Przemysłowej. Jest nim słupski deweloper, który postawi tam budynki mieszkalne z funkcją usługową. Na nowym osiedlu również ma powstać około 150 mieszkań. Ten sam przedsiębiorca kupił pobliską działkę przy ulicy Wrocławskiej na zapleczu ulicy Paderewskiego. Jak zapowiada, w przyszłym roku rozpocznie tam budowę kolejnego osiedla mieszkaniowego. Władze miasta informują, że rozmawiają też z właścicielami innych działek, które od lat stoją puste. Wiadomo, że niebawem rozpocznie się inwestycja na dużym terenie między ulicami Westerplatte i Sułkowskiego naprzeciwko siedziby Akademii Pomorskiej. Bardzo duży teren, ostatnio także uporządkowany przez właściciela,
słup Szczanina, który oczyścił ten teren, bo wiem, że tam są plany wejścia pewnej firmy z zakresu szeroko pojętej działalności usługowej. I to się zdarzy chyba niedługo. Zagospodarowana ma być również działka u zbiegu ulic Sierpinka i Garncarskiej. Tam już w przyszłym roku ma się rozpocząć budowa obiektu usługowego. Wciąż natomiast nie wiadomo, jaki będzie dalszy los niemal 1,5-hektarowej działki u zbiegu ulic Westerplatte i Kniaziewicza. Teren został niedawno uporządkowany. Jego właściciel deklaruje, że nie planuje jego sprzedaży. Nie informuje jednak, jaką planuje tam inwestycję. Przez 3 tygodnie każdy słup Szczanin mógł głosować na inwestycje i zadania społeczne, w sumie wybierając maksymalnie 6 propozycji. Z tej możliwości w sumie skorzystało ponad 8,5 tysiąca osób. To więcej niż rok temu, gdy na zadania budżetu obywatelskiego zagłosowało niespełna 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej, bo ponad 4 tysiące głosów zdobył projekt zagospodarowania terenu przy stawku w Parku Trendla. Musi być tam zadaszenie, to znaczy tam będzie, tak jest w projekcie, droga utwardzona, jest tam miejsce na rozbieralnię i stołów, i więcej jest stołów, które pozwolą na to, żeby tam sobie przysiąść, skonsumować, wypić kawę, takie przyjazne po prostu dla nas wszystkich. W ramach budżetu obywatelskiego kolejne inwestycje prowadzone będą w parku Witkacego oraz w parku przy ulicy Ridla. Zrewitalizowana zostanie także ulica Zygmunta Augusta, gdzie powstanie ekologiczny parking, a na ulicy Starzyńskiego ścieżka rowerowa. Przy ulicy Deotymy oraz na skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej Łotewskiej oraz Kaszubskiej Norweskiej pojawią się sygnalizacje świetlne. Ponadto przy elektryku powstanie tor przeszkód. Ekonomik zorganizuje piknik i bieg. Panie będą mogły uczestniczyć w zajęciach samoobrony, a całe rodziny w treningach lekkoatletycznych. Dla dorosłych zorganizowane zostaną warsztaty kreatywne, a właściciele psów i kotów będą mogli za darmo poddać swoje pupile sterylizacji i kastracji. Nie zabraknie też wydarzeń muzycznych. Na nie będzie się można wybrać latem do Parku Waldorfa, gdzie odbędzie się kolejna edycja Garden Party u Karola. Dużo atrakcji czekać będzie w wakacje również na ulicy Nowobramskiej oraz w schronie przy ulicy Andersa, gdzie obok miłośników rocka pojawią się także hip-hopowcy. A problem jest duży i może dotykać nawet kilku tysięcy dzieci i młodzieży. Do przychodni, która powstała zaledwie 2,5 miesiąca temu, zgłosiło się już niemal 500 młodych pacjentów, ale dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy jest znacznie więcej. Pomocy psychologicznej potrzebuje około 20% dzieci, które mieszkają w naszym mieście. To jest naprawdę bardzo duża liczba potrzebujących. I rzeczywiście widzimy tę potrzebę i nasza poradnia również z tego powodu została stworzona, abyśmy współpracowali ze środowiskiem szkolnym, środowiskiem rodzinnym naszych pacjentów. I niezwykle potrzebna nam jest ta współpraca ze szkołami, nami, naszym podopiecznym. Bo to właśnie nauczyciele, szczególnie w szkołach podstawowych, mogą najszybciej zobaczyć, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, a to mogą być lęki, depresje, zaburzenia buntownicze czy zaburzenia odżywiania. Te problemy to między innymi wina izolacji i porozrywanych relacji rówieśniczych. Dzieci zawsze mówią o problemach, tak? Pierwsza jest pani w klasie, która się dowiaduje więcej niż rodzic. I taka poradnia i terapeuci naprawdę bardzo nam pomogą, żeby ten proces jakoś nakierować, tak? Że rodzic przychodzi do szkoły, szkoła kieruje do poradni i ustalamy proces, jak mamy terapeutycznie z dzieckiem pracować. Na mocy porozumienia specjaliści będą pomagali nauczycielom stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki zarówno dla uczniów, jak i dla pedagogów. My jako szkoły możemy liczyć na to, że to wsparcie będziemy mieli w postaci konsultacji, warsztatów, rad szkoleniowych, aby zadbać o codzienność, która niestety ze względu na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, nie jest sytuacją łatwą. Władze miasta zapowiadają, że w najbliższych miesiącach poradnia psychologiczna zostanie rozbudowana. Instytucja otrzyma kolejne pomieszczenia w siedzibie przy ulicy Tuwima w Słupsku. Zatrudnienie znajdą również nowi specjaliści. Wszystko po to, by terapią mogło być objętych jak najwięcej potrzebujących dzieci i młodzieży. Uczestnicy manifestacji przed słupskim ratuszem wznosili liczne okrzyki i hasła. W akcji uczestniczyło wielu mieszkańców Słupska i okolic, a wśród nich nie zabrakło działaczy organizacji społecznych i przedstawicieli partii opozycyjnych.
W przemówieniach była mowa o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, przyjmując kontrowersyjną ustawę, naprawdę zmierza ku polityce moskiewskiej, narażając Polskę na konflikt ze swoim największym sojusznikiem w NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi. Stacja TVN to największa amerykańska inwestycja w polski biznes. Narażono nas na niebezpieczeństwo osamotnienia w Europie, która jest bardzo niespokojna, bo na wschodzie, jak państwo wiecie, Putin gromadzi ponad 100-tysięczną armię wojska. Podobne manifestacje odbyły się w blisko 200 miastach w Polsce. Na ulice wyszły setki tysięcy osób. To kolejna fala protestów podczas rządów Zjednoczonej Prawicy. Rekordowe ponad 110 milionów złotych Słupsk wyda w przyszłym roku na inwestycje. To jeden z najważniejszych zapisów przyjętej podczas grudniowej sesji uchwały budżetowej. Ponadto radni zdecydowali o rozpoczęciu procedury powiększenia miasta o sołectwa leżące na terenie gminy Słupsk. Radni przyjęli sprawozdanie Komisji Doraźnej do spraw poszerzenia granic administracyjnych miasta, która rekomenduje powiększenie miasta o kilka sołectw i obwodów znajdujących się na terenie gminy Słupsk, m.in. Birkowo, Strzelino, Płaszewko, Włynkówko, Krępa Słupska i Siemianice. Zdecydowali też o przystąpieniu do procedury powiększenia miasta oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie. Radni podjęli też kilka uchwał dotyczących zmian w budżecie na 2021 rok. Jednogłośnie zagłosowali też za likwidacją Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego, które było filią Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmieniono też statut biblioteki. Decyzją radnych park przy ulicy Kilińskiego, na którym stoi pomnik Fryderyka Chopina, będzie nosił imię pianistyki polskiej. Najważniejsza była jednak dyskusja nad projektem budżetu na rok 2022. Zgodnie z nim dochody miasta w 2022 roku mają wynieść ponad 625 milionów złotych, a wydatki osiągną 705 milionów złotych. To oznacza niemal 80-milionowy deficyt. Ponad 110 milionów złotych miasto wyda na w sumie 80 inwestycji. W planach są m.in. przebudowa kilkudziesięciu dróg i chodników oraz montaż oświetlenia, inwestycje w ramach rewitalizacji, przebudowa Starego Rynku, przebudowa mostu Łabędziego, modernizacja hali Gryfia, budowa bloków komunalnych i zbiorników retencyjnych. Adam Treder w imieniu radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił, że przyszłoroczny budżet zapewnia głównie realizację już rozpoczętych inwestycji. Proponował, by budżet był bardziej elastyczny. Wyliczał też inwestycje i wydatki, które będą realizowane dzięki poprawkom jego klubu. Wojciech Gajewski z klubu Łączy Nas Słupsk podkreślał, że budżet będzie trudny i będzie wymagał korekt w trakcie roku, bo droższe będzie funkcjonowanie miasta, a Słupsk straci na zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Zapowiedział jednak, że klub poprze projekt budżetu. Jan Lange z klubu Platformy Obywatelskiej przekonywał, że to nie jest budżet marzeń, ale możliwości miasta. Podkreślał, że w planie wydatków znalazło się kilka pomysłów jego klubu. Narzekał jednak, że władze miasta nie uwzględniły propozycji dotyczących budownictwa socjalnego. Zapowiedział, że radni PO zagłosują za przyjęciem uchwały budżetowej. Prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka podkreślała, że propozycje klubów, które nie znalazły się w budżecie, będą realizowane, choć w późniejszym czasie. Ostatecznie za budżetem zagłosowali niemal wszyscy radni, przeciwko była tylko Renata Stec.